Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan i kolejny, nie wiem czy długo wyczekiwany czy nie, ale no jako, że mnie nie ma długo czasu często i nie dodaję tego regularnie, no to chyba wyczekiwany odcinek serii Dark Clouda. Zapiszę sobie jeszcze grę zanim ruszymy dalej, bo no nie zrobiłem tego przed odcinkiem, a wszystkie zaległe atlasy czy tam chyba atlasy, tak. Alty chyba, no jakoś tak. To wszystko, co zbieraliśmy i nie zbierałem wcześniej w poprzednim odcinku, to już jest wszystko zebrane, także tyle względem wstępu i gramy. 11 pięterko nas czeka. Coś tam ciekawego będzie na tym pięterku? Czy też nie? Coś tam było chyba, nie? Aha. Tu nie przejdę, bo nie mamy klucza. A czekajcie, bo Xiao. Też jakąś broń zgarnąłem dla niej, także 14 jest ten, co teraz mamy, tak? Ten jest wyekwipowany. Teraz będzie lepiej. A, już wiem dlaczego ona jest po prostu wyekwipowana z automatu po prostu, no i tyle. No, come on. O kurcze. Smoczek. Cudownie po prostu. Ale ono atakuje teraz ładnie. Tylko że strasznie szybko mi się zużywa ten proszek. Znaczy będzie potrzebny mi ten proszek, coś mi się wydaje. O, już jest do wyjścia. Cudownie. Że będziemy mogli sobie ewentualnie wyjść. No, bo to po 3 zabiera, ale to strasznie szybko, że tak powiem. Aha, bo to za każde zużycie. Dobra, za każdy strzał. Czyli muszę po prostu celniej strzelać. Proste, nie? A jednocześnie takie trudne. Mam streeta bardzo. Zbyt delikatny jest ten. Znaczy, podejrzewam, że ten pad, którego używam, też jest dosyć wysłużony już po prostu. I dlatego też mamy takie problemy. Ale no, fajnie by było jednak, żeby to trochę lepiej działało. Jest spragniona. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Czy będzie potrzebne, czy nie. Bo jeżeli nie, to będziemy na cebulaka szli po prostu do przodu i parli i tyle. Jeżeli będzie jednak taka konieczność, no to na pewno zużyję sobie buteleczkę wody, którą oczywiście po każdym takim, że tak powiem, takiej wyprawie jednej po prostu staram się uzupełniać zapas. Także tutaj nie ma się aż czym tak za bardzo martwić. O Jezus. Zepsuta ryba. Zabiłem go chyba. Lols. No. O, jest woda. Jest woda. Jak to... Ale to jest skrzyń. O matko bosku. Normalnie porno dla odkrywcy. It's Edward weapon. Mhm. No dobra. Przeżyjemy. Okej. Ice game. Odsuń się ode mnie, Dasher. Ołóż. Dobra, na szczęście. Jeżeli chodzi akurat o życie teraz, to się nie mam czym przejmować. Bo z tym problemu akurat nie ma. Jakiegoś większego. Mam 60 życia i zaraz będziemy mieli z powrotem oczywiście pełne. No to idziemy dalej. Nie będziemy tutaj się z nimi wszystkim mordować, bo nie ma takiego najmniejszego po prostu sensu, żeby się z nimi tłuc wszystkimi. O, jest wyjście.
Smoczek. Nie, dobra, ja sobie stąd idę. W sumie skoro jest zatruta ksiao, to nie ma takiego sensu, żeby tu po prostu... Musiał się pójść uleczyć. Otwieramy drzwi, idziemy piętro niżej po prostu. Nie ma takiego sensu tutaj po prostu męczyć się, tak? No, robimy takiego, że tak powiem, lekkiego speedruna. Także, no, idziemy po prostu dalej. Nie ma sensu się męczyć i tracić bez potrzeby zasoby, które gdzieś tam tak co chwilę muszę uzupełniać, bo coś tam. Weapons. A, tu można sobie przesuwać w taki chyba sposób. O, właśnie. Naprawimy sobie to. Steel. Build up. Jeszcze nie mogę sobie tego przebudować, jakoś jak gdyby. A szkoda. Czy coś tu więcej postawiłem, jeżeli chodzi o wiosce? Nie, nic tutaj z tych takich rzeczy nie stawiałem więcej. Także tutaj mamy też stałą, że tak powiem, jeżeli o to chodzi, bo no jednak nie zbieram za dużo tego teraz, tych opadców. Jakieś tam kilka postaci mam, z którymi muszę się sobie rozkminić później, czy to są, nie są przypadkiem jacyś nowi członkowie w ekipie, ale to ewentualnie do przyszłego odcinka sobie rozkminię, bo już stwierdziłem, że no dawno nie było odcinka i jakoś tak czasu nie było, żeby wiecie, sobie to porozkminiać. A teraz po prostu znalazłem chwilę, żeby odpalić i zagrać sobie tak dla fanu, na luzie, więc no. Wracamy w takim razie pod... cyk, tutaj. Save. Oczywiście, że zapisujemy. Po piętrze numer 11. Czas na piętro numer 12, które już nas czeka pewnie. Ale dziwne to było, że teraz ty Alti... No tego tam, no nie tego. Atlasów tych, o. No tych kulek nie było na tym piętrze. Przepraszam, że ewentualnie, jeżeli się drę trochę do mikrofonu. Czasami tego po prostu nie kontroluję, tak, że tak powiem, barwy swojego głosu. W sensie, no czasami po prostu się wydrę, no. Ej, nie tą broń w ogóle. Dzierżysz, stary. Weapon. Teraz lepiej. Jeju. Tu jest wyjście. I pieniążki, i alta, nawet dwie alty są od razu, atlasy. Atla to się dokładnie, o, atla to się nazywa, o, przypomniało mi się. Lama, albo inne coś tego typu. Za dużo rzeczy takich, których po prostu nie potrzebujemy, chyba się zbiera. O, tramoil, to na kolejne ewentualnie gdzieś tam poboczne rzeczy. A że ja potrafię skiepścić najmniej w odpowiednim punkcie, to no. To jest słabo. O nie, tego stone dashera nie chcę. Czy są po prostu jako kamień. Jakoś nie chcę. Mydło. Będę się mył. Hehe. Ej, no jeszcze mnie trafił. Rok na. Rok. Anów. Dobra. Położony. Jeden z drugim. Ej, jeszcze nie? Myślałem, że już on jest położony. Tricycle. Aha, bo on się blokuje tutaj. Cwaniaczek. Jeden cwaniaczek. O, marchewka. Też spoczko. Acquired. Ej, no co jest, kuźwa? Każdy mi chce tutaj dopiec coś, nie?
I tu już mnie kusi użyć tego, tego, jak to się mówi, tego oleju, ale droga, serio? Nie było nic lepszego? O nie, nie, nie. Ja stąd uciekam, po prostu. Nie będę się tłukł z nawiedzoną skrzynią. Chyba, że będę miał naprawdę taką konieczność. Aczkolwiek nie sądzę, więc no. Oczywiście zmieniamy sobie cyk na siao. A siao się przydaje teraz, kurde. Dostałem nową broń. Możemy ją teraz nawalać. A mamy tego? Mamy klucz? Gdzie tam? Bo po co nam klucz? Niepotrzebny wcale. Dobra, skrzynia padła. Jest drunk rest. I teraz możemy rozwalić tego. Atakuj! Dobrze. Mamy wyjście ewentualne, ale jeszcze do wyjścia no nie pchamy się za bardzo, nie, nie, nie. Stamina drink. Co to, to nie. Jeszcze się do wyjścia nie ma co pchać. Jednak trzeba pójść na drugą stronę i sprawdzić, co się tam dzieje, bo no nie mamy klucza, który pozwoli nam się przedostać w inne miejsce. I tak to już jest w tych takich, że tak powiem, grach tego Dungeon Crawlerach? Nie. No coś z dungeonami po prostu. No nie wiem, jak ten gatunek się dokładnie nazywa, ale... Aha. Dostała. Czy dostał? Funds increase a little. Po co się mam męczyć, co nie? Tylko no muszę uważać naprawdę na stan tych broni, bo one dosyć szybko się zużywają. Jednak co jak co, ale ten nasz główny bohater Stairway jest lepszy pod względem broni, w sensie wytrzymałości tej broni. Nie, 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 nie. Ale ładnie uciekłem. W eleganckim stylu. Że tak powiem. No. Ła! Nie! No i znowu teraz będzie... Ale bieda. Ale zwaliłem teraz. A tak dobrze mi szło w sumie. Ja chyba po prostu uciekłem teraz. Ale bieda. Naprawdę. Nie chciałem tego w taki sposób zrobić. Po prostu też nie chcę za bardzo z tymi wrogami walczyć, bo mówię, no z tymi wrogami mogę sobie tam kilku zabić, w końcu z któregoś musi wypaść ten klucz, ale resztę bym chciał po prostu, no tak bezinwazyjnie można powiedzieć, że spróbować przejść. 8 fragów, że tak powiem, na moim koncie już. Już się trochę czuję jak taki komentator e-sportowy. 8 fragów. 12 piętro. Kurde. Co oni od razu mi tu... O, jest klucz. Jak to dobrze, że jest klucz od razu. Chopper is full. Drunk rest. Oczywiście, że choppera sobie od razu ulepszę.
do poziomu plus 2. Będzie trochę więcej ataczku miał sobie tam. Dobra, rozłożył się na części pierwsze. First reached. I to jest akurat częsty problem tutaj, że jakby jestem cały czas spragniony. I to mi niestety nie ułatwia sprawy w żaden sposób. Tu mogę już wyjść, ale jeszcze bym musiał te atle wszystkie pozbierać. Nie, 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 nie. Auć. Masz, dziadu. Ty jeden, ty. Co to? Antidot amulet. Czy może wtedy zadziała więcej niż raz? Jak to tak fajnie wygląda na tej mapie, jak jeszcze nie widzi mi wrogów. Że nie ma nikogo, nie? Tak czysta mapa dosłownie. Nic więcej. O, już widzę, gdzie są atle, ale... Muszę niestety zużyć wodę. Ale ja tutaj się nazbierałem tego. I weźmiemy sobie chlebek jeden, na co mi tam. Ała. Dobra. Żeby się tu nie naprzykrzało więcej dziadostwo. Kurczę, w jednym miejscu wszystko fajnie. Nie trzeba za dużo czasu na poszukiwania tracić. Kabin. Coś może innego byście dali? Lampa. No same takie śmiecie, które już tak naprawdę mam, a nie są mi niezbędne do z postawienia wioski z powrotem na nogi, bo no tak jakby, no mówię, mam to po prostu i nie jest mi to potrzebne do niczego. Ale dobra, spoko. Jakby... Po prostu spoko. Hugs House. Tu tak naprawdę pominiemy ile? 5-6 skrzyń. Teraz w tej chwili. Ale nie chcę tam też iść. Nie ma sensu, mówię. No szkoda tracić tutaj... jakby naprawdę zasoby na walkę z tym wszystkim, co tu się znajduje, aczkolwiek no, z drugiej strony można by trochę było, bo no bo można by było wtedy broń na wyższy poziom wsadzić, nie? Ale mam tutaj wszystko, co trzeba, ewentualnie sobie mogę między odcinkami nawet te bronie expić, skillować, bo to też nie jest jakaś tam wielka filozofia, tylko wystarczy wejść do jaskini. No i ładować się z tymi wszystkimi wrogami. Wtedy będziemy mogli sobie broń naprawdę podskillować do poziomu takiego, jaki byśmy chcieli. Ja też oczywiście wiem, że prawdopodobnie robię błąd związany z tym, że bronie, które gdzieś tam wcześniej miałem, po prostu ich nie skillowałem sobie do maksa i po prostu jako bonus jakiś tam tych broni słabszych dorzucać do tej, którą mam obecnie i to by wtedy mogło fajnie działać, ale nie jest źle i tak. Tak, tak, zabieram od ciebie wszystko, co potrzebuję. A właściwie zróbmy to tak, bo ty. Weapon. Repair.
Diorama Parts. Zobaczmy, czy coś możemy jeszcze tu podstawić, jak gdyby. I z tych tutaj rzeczy, jak widzicie. No. Hacks House. O! Po prostu jako dom w całości. A, no to jest co postawić. I to mi się podoba. Karl Alnets Brother. Alnet Lama. Alnets Lama. O. No i nice. No i nice. Tylko teraz pytanie, co dalej z tymi rzeczami? Bo tutaj widzicie, ja zbieram sobie, zbieram i buduję i jest jakby spoko. Ale to jeszcze nie jest wszystko, co by tu można było postawić, także to jest takie jeszcze do ogarnięcia wszystko w takim razie. Small windmill. Drone windmill. Dobra, daj mnie to tu. Ale teraz powiem wam, że przyspieszyłem trochę, kurczę, z tym graniem. Jakby te piętra kolejne pokonuję dosyć szybko. Wiadomo, że robię je tak na zasadzie odpierdol, że tak powiem. Ale jest. Chodzi, znaczy, no odpierdol. Też jest, mówię, mogę expić sobie razem z wami, tylko że to będzie żmudne i monotonne. A tak będziemy przechodzić z piętra na pięterko sobie, tak, no, też tak monotonnie, no bo to jest jednak taki gatunek, ale przynajmniej będę pędził do przodu. Pędził jak wiatr przed siebie, nie zbaczając na nic. 13 poziom. Yeah. Ciekawe, ile ich jeszcze jest. Ile takich wiosek trzeba będzie uratować. Idziemy tu. Tu jest wyjście. No to tutaj nie wy... Tu jest jakby drugie wyjście. W sensie kluczyk, kurczę, trzeba znaleźć w skrzyni i dzida. Dalej. O, chciałem pytać, czy tak wielkie pomieszczenie, że tu nic nie ma? Tu musi być klucz, ewidentnie, bo innej opcji nie ma. No. Jakby było inaczej, to bym się trochę zdziwił. Dragon. Auć. Ale mnie sklepał szybko. Ale mnie szybko sklepał. Nie, no ja się poczułem po prostu jak chłopiec do bicia teraz, nie? Czyli ewidentnie to jest przeciwnik dla Kici, bo Kicia daje radę. Ja Edwardem niezbyt. Chłopaczek do bicia, nie? No bez kitu, serio. To jest taka, no pierdoła saska troszkę ta moja postać momentami. Ale czy, no mówię, ma fajną broń. W sensie takim, że tą bronią no, dosyć fajnie wymachuje i nie niszczy się to tak szybko, ale mimo wszystko jakby no, wpierdol jest cały czas. Jakiś bug chyba tam był. A może tam jest ten. Jeszcze coś. Page. Skrzyneczka. No zawsze, one zawsze kuszą. Wow. Lamp.
Kurde, ile tego będzie? Przecież tego dziadostwo na każdym kroku jest, tych lamp i tak wszystkich. Także, no, tak serio? Jakby, serio? Nie, 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 z tobą to ja nie chcę walczyć. Nie lubię walczyć z tymi wielkoludami. A czyli to jednak nie był bug, tylko po prostu tak złapałem. Tu jest wyjście. Jakby coś. Ale fajnie, że to jest tak zrobione do minimum, że może być, że trafisz dosyć szybko na przeciwnika, z którego wyleci tak naprawdę to, co powinno. I poszło. Dziadostwo. Stąd. Hug. A potem Hug House. The Hug to jest chyba ten ziomeczek. I tak coraz dalej idąc, znajdę wszystko w końcu, ale kurde, jakim to kosztem będzie pewnie znalezienie wszystkich rzeczy. Master Jacket. No ale siana wypada z was. Bogaci jesteście. Albo ja będę bogaty. Drabina. Po co? Nie wiem. O, ale nie będę musiał się leczyć. Przynajmniej, bo mamy tutaj ulubioną przeze mnie miejscówkę. Czy ona też z trucizny usuwa? Nie, z trucizny nie. Jakby trochę słabo. Ale z drugiej strony za łatwo by wtedy pewnie było. No to weźmy sobie w takim razie miksturkę. A widzicie, bo te mają więcej siana. Już wiem, teraz po prostu jak, że tak powiem, umieram, to mi siano zabiera, jeżeli chce się wydostać od razu po prostu z jaskini. Spoko, dobra, już czaję, o co chodzi. Że będę się starał tego więcej nie robić po prostu. No bo to będzie lipa potem. Czekajcie, co to był za przeciwnik taki... Aha, ja go ten. Co zostawiłem? Sobie taką napastwę losu. A spróbujmy sobie tego... wielkiego zadziumać. Ojej, czy też mam tutaj stan... tak powiem, podgorączkowy. Dobra, nice. Udało się. Cyk. Niestety to nie jest wróg, który da mi to, co chce, czyli wyjście. Wow, 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 wow. Jakby... wow. Nie podoba mi się tutaj. Naprawdę mi się to nie podoba. To jest źle. Bardzo źle. Co ty mnie gryźć chcesz tu, kamieczku jeden, ty? Smoczek? Co tak słabo?
jeszcze proszek? Mam, już się bałem, że będzie źle. No, come on, no. O, zdech. Ale to też jeszcze nie ten. 21 złota, nieźle. W sumie nieźle. Ła, aha. Już mi się przyciski chromolą trochę. No. O, można go ulepszyć, ale to później. Czyli może możliwe, że będę musiał teraz wszystkich wytuc. Widzicie, co oszczędzić? To się nie da po prostu. O, widzę, że kolejny tramoil. Moglibyśmy sobie skorzystać. Decreased. No cudnie. To nie, nie możemy skorzystać. Trees. Drzewa. Nie skorzystamy teraz, bo niestety obniżyła mi się wartość efektywna broni. Small windmill 3. O, czyli można aż 3 te postawić. Będzie można w sumie. Ale to, no ja się tym jakoś nie za bardzo param, więc... Czy param chyba się mówi, dobrze powiedziałem. Komo? No! Ja pierdziu. Kamień. O, jest. Udało się. Nie zabiłem tak naprawdę tylko jednego przeciwnika tutaj, na tym piętrze. Oczywiście kończymy, wiecie sobie, tak mówię tylko, że kończymy na dzisiaj, bo no, odcinek 30 ponad minut, to tak optymalnie myślę, że więcej nie będę was tutaj dzisiaj zanudzał. Sam sobie może gdzieś tam jeszcze coś, nie wiem, poskilluję. Chociaż, no nie sądzę, raz się pewnie przełączę na coś innego. Ale fajnie, że tutaj sobie pograliśmy dzisiaj trochę. Że się w końcu udało zebrać chęci, czas i to wszystko razem jakoś połączyć. Także co, ja się z wami żegnam. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku z serii Dark Clouda. Mam nadzieję, że trochę wcześniej niż teraz. Także na razie.